wstyd miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich świętych, którzy są w niebie i na ziemi. Jest tu paru świętych, ale w niebie to wszyscy są już doskonali. Inaczej święci, no tak to nazywamy, święci. Lepsze jest to takie stwierdzenie, być świętym. Święty to znaczy dobry. To jest to samo. Dobry, kochający, miły, uprzejmy, grzeczny. To jest święty. Ale w tym świecie, jak wiemy, jeszcze jesteśmy w takiej idei, gdzie cierpieniem się żywimy, niestety. Taki jest ten świat. Tak, w taki świat nas wpakowano i jeszcze w zasadzie za naszą zgodą, za naszą wolą i sami chcieliśmy tutaj żyć. Bo nie ma przypadków. Nikt nas tu tak na siłę nie wrzucał. Owszem, propozycje były różne ze strony innych aniołów, kosmitów w naszej galaktyce czy w innych galaktykach, bo wszyscy jakąś tam łączność mają. Są ci, którzy bardziej rządzą i ci, którzy mniej rządzą. I za naszą zgodą, wolą, żeśmy tu zeszli na tą ziemię, obiecując sobie również, bo mieliśmy już taką wiedzę, przed zejściem na ziemię Ojciec Pio mówił, że już dużo wiemy. Ten, kto się rodzi człowiekiem, to już wcześniej wypracował sobie dużo wiedzy, dużo miłości, ale jeszcze troszkę musi podczyścić swoją duszę. Jeszcze trochę, dlatego była propozycja, aby się tu urodzić ponownie. I rodzimy się jeszcze jako troszeczkę niedoskonali. Mamy popruszoną tą duszę jeszcze, bo brak miłości. Możemy wiedzieć wiele, możemy znać się na takiej czy innej polityce, na złej polityce i na dobrej polityce, na złym kościele i dobrym kościele. Wszystko możemy wiedzieć, bo Bóg przecież to wszystko też wie, ale jest doskonały. I my też możemy wszystko wiedzieć o złu i dobru, ale musimy być w tym doskonali. Nie w złu doskonałym, tylko w dobru. Zło nie jest doskonałością, zło jest zaprzeczeniem dobra. I niestety tutaj żywimy się tym cierpieniem, ponieważ musimy niszczyć tą przyrodę, zwierzęta, jemy to wszystko. W końcu nas też jakieś tam bakterie też zjedzą, czy inne zwierzęta. I tutaj jest dużo cierpienia, to fakt. Ale mimo to musimy iść do Boga niezależnie, czy robimy dobrze, czy źle, bo każdemu wyjdzie jakieś zło i każdemu wyjdzie dobro. Ale twoje nastawienie, twoja droga duchowa musi być tak piękna, tak płynna wewnętrznie, że nawet jak robisz niedoskonałości, to jakby jesteś ponad nimi, nie przejmujesz się nimi, bo wiesz, że i tak je zrobisz. Nie ma na to siły. I Ojciec Pio mówił, że nie ma tu ideałów, nie ma ludzi idealnie doskonałych. Tu każdy coś musi zrobić czasami takiego, że przykrość zrobi drugiemu, czy zwierzęciu, czy człowiekowi, obojętnie. Ale jak mówię, tym się nie mamy przejmować, niczym się nie mamy przejmować, skoro musimy iść drogą niebiańską do Boga. I tak, taki jest ten świat, tak został zaprogramowany, że musimy używać również cierpienia innych po to, żebyśmy mogli przeżyć. No takie jest to połączenie brzydkie, ale jest. I żaden weganin, wegetarianin nie jest święty, jest taki sam. Też musi jeść, musi zabijać zwierzęta, no raczej oni to niekoniecznie, ale,
ale rośliny przecież też żyją i też krzyczą i cierpią. Wszystko, całe stworzenie, święty Paweł mówił, że jęczy i wzdycha. Całe stworzenie i trawka też, po której chodzimy. Są tacy jogowie, którzy na przykład mają takie miotełki i jak idą gdzieś tam ścieżką, to tak omiatają, omiatają, żeby na mrówkę nie nadepnąć. To jest rzeczywiście bardzo współczujące i piękne, ale nie da się. Nie da się tutaj tak żyć, ponieważ nic innego byśmy nie robili, tylko z miotłami chodzili. Żebyśmy odsuwali wszystko, co jest przed nami. Jedziesz samochodem jakąś tam 100 km, wracasz, a na twoim samochodzie pełno muszek zabitych, zmiażdżonych. Nieraz i jakieś zwierzątko się trafi, wyskoczy na ulicę. Koty to w ogóle mają takie bardzo złe podejście do przechodzenia przez ulicę. One lubią wchodzić pod samochód, pod koła, pod nogi. No, wiem, bo miałem kota długo, to właśnie tak. Idziesz kroka, dajesz, że on ci zamiast gdzieś tam bokiem, to on ci między nogi pójdzie. Nieraz go tak kopnąłem kota, no bo w między nogi, nie wiedziałem, że mi wskoczy między nogi, jak ja szedłem. No i tam zapiszczał. I takie jest tutaj życie, nie unikniemy tego. Dlatego mówię, że zbawienie jest byciem ponad to wszystko, ze zrozumieniem i ze współczuciem temu stworzeniu, które się nie udało, bo aniołowie kosmici, programując ten świat, tą planetę, inne ciała w innych układach słonecznych, no źle to zrobili, myśleli, że są bogami. Tutaj na Ziemi to takich bogów to nie ma, co nasza nauka to stoi na niziutkim poziomie. Tutaj jedynie władza się liczy. Jak ktoś ma dużo władzy, jak Hitler, Stalin czy teraz Tusk, rozbraja Polskę, rozwala telewizję, media, wszystko, no to ci mają władzę i ci potrafią męczyć innych i dręczyć. Ale jeśli chodzi o naukę, to nie, to słabo. Nie znamy się na genetyce, na tym, na tamtym. To jest wszystko powijaki. Poza tym lepiej się na tym nie znać, bo co to da? To znowu się zaangażujesz naukowo w jakiś projekt tworzenia komuś tam jakiegoś zastępczego serca, jakieś, bo już tam kombinują, z komórek macierzystych chcą stwarzać narządy. No i co? I tak przyumrzesz, i tak umrzesz. Pożyjesz sobie, pomęczysz się, jeszcze ci rodzina tam pokrzyczy na ciebie, bo masz nowe serce, nową nerkę, wszystko masz nowe, a oni są już starzy i zazdroszczą ci, więc naprawdę tutaj to nie tędy droga, zupełnie nie. Trzeba zaakceptować to, co jest. Owszem, dbać o zdrowie, leczyć się jak trzeba. Ojciec Pio mówił, że trzeba chodzić do lekarzy, no bo jednak oni się troszkę więcej znają niż my. Chyba że ktoś jest obeznany, odczytany, no to potrafi się sam leczyć. Ale tak na ogół nie ma czasu, bo każdy pracuje, haruje, wraca do domu jeszcze w książkę wchodzić i czytać, kim jestem od strony fizycznej, jak narząd, który mnie boli, jak go uzdrowić. No to lekarz jest od tego i okej. Więc mówię, że trzeba nam iść tą drogą ponad to wszystko, pogodzić się z tym, że jest cierpienie, że są wojenki, będą, zawsze były, bo dusze są nieoczyszczone jeszcze. Dlatego to zbawienie, o którym ja mówię, i system miłości, to jest przede wszystkim praca nad sobą, to jest indywiduum. A potem możemy, jak już więcej takich osób oświeconych, mądrych, czułych, wrażliwych się znajdzie i chcieliby być w parlamencie, czy gdzieś tam, czy u władzy, no to oni potrafią już taki system założyć, nawet ekonomiczny, który by sprzyjał dobru i dobrej edukacji. Szkoły powinny edukować do miłości, a nie robią tego. Dobrze, kto ma urodziny, imieniny, to wszystkiego najlepszego życzę dzisiaj. A do koszyczka wkładamy to, co nas boli, żeby, i to, co nas raduje również, żeby ojciec Pio i jego niebiańska świta zamieniały to innym, pomagały, bo całe niebo pomaga. Ono jest teraz
jak ojciec powiedział, że niebo nie jest do końca niebem, ponieważ my tu jesteśmy. Oni muszą troszeczkę nas myśleć, pomagać jak się da. I dopiero jak wrócimy wszyscy z kosmosu, te miliardy galaktyk, cywilizacji, które jeszcze są, dopiero wtedy niebo będzie niebem, bo ta część, która wyszła z nieba, wróci. No i balety będą wszyscy wtedy mieć. A tak tutaj część tych naszych mistycznych miłości, które mieliśmy w niebie, jest w kosmosie i męczą się, dręczą i cierpią. Wszyscy tu cierpimy. Choćbyś nie chciał, to i tak będziesz cierpiał. Dlatego musimy taki sposób obrać duchowy, aby wykorzystać i cierpienie, i miłość, i dobro dla pomocy, dla swojego własnego rozwoju, dla miłości, dla znalezienia się ostatecznie po tym życiu w niebie. To jest nasz cel, nie ma innego celu. A to, co się dzieje w życiu po drodze, no to tak przez palce trochę trzeba na to patrzeć, bo i tak to wszystko przeminie. Nie ma na to siły. Dzisiaj mamy siostrę Faustynkę, tam też Sylwia ją narysowała, a za mną Krysia namalowała ten obraz, tam jest Ludwik, ja tam piszę twardo na te pisma moje piszę i ojciec Pio, bo on mi kazał pisać, no to tak to wyszło, Krysia namalowała. Więc modlimy się do siostry Faustyny w wszystkich naszych sprawach. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. To odstawimy. Różaniec taki mam, to może nie wszyscy widzieli, to pokażę. O taką dziesiątkę mam. Duży też mam jeszcze, tu mam jeden taki maluteńki. Duży też tam, nie będę tam się za bardzo. O, taki też mam. Ja dużo różańców odmawiałem. O, bardzo dużo. Jeszcze jak w ochronie pracowałem, to też wtedy pisałem dużo również i modliłem się na różańcach. Teraz też się modlę, widzicie, razem z wami. Modlitwa to również jest miłością. To jest miłość. To nie jest nic innego. To jest, ojciec Pio mówił również, żeby prosić i dziękować. I być wdzięcznym. Prosić i dziękować. Bo to jest piękne. W niebie tylko dziękują. No właśnie nie mają nawet za co dziękować, bo tam jest takie szczęście, no to chyba za to szczęście dziękować Bogu, że ich stworzył, nas wszystkich, szczęśliwymi aniołami. To za to należy być wdzięcznym. No ale ta część, która wyszła w kosmos, stworzyła ten kosmos, no to zapomnieli trochę o Bogu i nie są wdzięczni. Raczej siebie nawzajem uwielbiają i torturują jednocześnie. Taki jest tutaj świat. Dobra, to teraz coś przeczytam z drugiego mojego tomu. Gdzie szukać przyczyn nietrwałości przyjemności? Jestem o tym przekonany, że wina leży po stronie tych, którzy zaprojektowali ludzką rasę. Poczynili wiele błędów genetycznych i innych. Samo osadzenie nas na tak prymitywnej ziemi to już wielki stres i dyskomfort dla nas. Właśnie jest to straszne. Właściwie jest to straszne. Jak można żyć w okropnym łańcuchu pokarmowym, gdzie wszyscy nawzajem się zjadają? To okrutne, bezlitosne, beznadziejne. Świat żyje w lęku i niesamowitym strachu. Każdy drży, by nie być zjedzonym przez swojego wroga czy konkurenta. Wśród zwierząt jest to samo. Wszyscy są czujni, bo muszą się najeść i lew to bez mięsa w ogóle nie przeżyje, więc musi atakować. Straszne to jest, jak się tak patrzy na te filmy przyrodnicze, jak te zwierzęta, no w sumie biedne, bo głodne, no to po co ten głód stworzyli? Czy nie można byłoby na przykład, no nie wiem, promieniami słońca żyć tylko? W niebie tak się żyje, promieniami mistycznego, duchowego słońca. Czytam dalej.
całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć za to zło i ograniczenia tym, którzy nas stworzyli jako ciała i włączyli w nurt ekspansji naukowego, wykrzywionego życia, skoro nie potrafili inaczej rozwiązać tego problemu, trudno. Trzeba się z tym pogodzić i duchowo ewoluować dalej, a jednocześnie ulepszać świat, czynić go delikatniejszym, subtelniejszym, piękniejszym i znośniejszym. Mamy takie możliwości. I ojciec Pio powiedział tak: robić tak, aby ten świat był bardziej znośny. Na rozmowie ojciec Pio mi to powiedział. Dlatego ojciec Pio również wybudował potężny szpital, dom ulgi w cierpieniu w San Giovanni Rotondo, żeby ulżyć właśnie. Ulżyć. I ten dom miał być za darmo, lekarze mieli tam pracować tak jakby po kosztach tylko, służyć innym. I kiedyś na rozmowie ojciec Pio mi powiedział, gdyby to od niego już zależało teraz, to by ten szpital zburzył. Bo Watykan go przejął i oczywiście już tam się, i dodał mi ojciec, że tam już nie biedne dzieci się leczą, tylko dzieci prominentów, a mogliby się gdzie indziej leczyć, ale zajmują właśnie i za pieniądze ogromne, więc ojciec Pio mówił, że już by nie chciał tak, no ale trudno. Mimo to tam się leczą siostry, ojciec Pio tam króluje w każdej sali jest ojciec Pio. W ogóle w San Giovanni Rotondo to wszędzie są obrazy, figurki ojca Pio na stacji benzynowej. Gdziekolwiek wejdzie, wszędzie jest ojciec Pio. Cały San Giovanni Rotondo, tam przemysłu nie ma, głównie turystyka. No to nas z tego żyją. Naprawdę jest tam pięknie. Byłem parę lat temu. I jeszcze jedna myśl. Złość, nietolerancja, impulsywność, narzekanie, czepianie się słów, wścibskość, mocno podniesiony głos, to wszystko jest chorobą duszy. Nie tylko duszy, ale i ciała. Jeśli ktoś się tak zachowuje, jest jeszcze daleko od Boga i powinien gruntownie zweryfikować swoje postępowanie. Czasami jest inaczej, że ktoś jest bardzo niby łagodny, niby piękny, nie krzyczy, a w środku ma taką złość, żeby ci wszystkie szpile świata wbił. Tacy są politycy, ten pan taki teraz jest, który jest szefem rządu, to on właśnie taki jest. I pora, żeby się nawrócił. On tam nie krzyczy na zewnątrz, nie jest aż tak bardzo, ale wielu takich dusz jest, wiele takich dusz jest, które niby na zewnątrz nic wielkiego, a w środku mają tą nienawiść, złość i tak dalej. Więc objawy zewnętrzne czasami nie świadczą o tym, kim jesteś, bo zdarzyć się może, że trzeba krzyknąć, trzeba tupnąć i ktoś cię oskarży, że krzyczysz, ale ty krzyczysz z miłości, z dobrej duszy, z czystej duszy, to wtedy można pokrzyczeć. Bo wiesz, że chcesz dobra dla danej osoby, a nie zła. Tak jak mama czy rodzic tam trochę czasami pokrzyczy na dzieci, to z miłości to robi, nie z nienawiści do swojego dziecka. I dalej czytam. To oznacza, że taki człowiek jest rządzony przez własne ego, które prowadzi go dokąd tylko zechce. Nie należy się dawać łapać w pułapkę siebie samego. Można jednak wydostać się z niej siłą swojego umysłu. Ojciec Pio kiedyś mi tak powiedział też. I tu słowo ojca Pio. Tam, gdzie są kłótnie i krzyki, ja uciekam. Kiedyś się tam właśnie z żoną tak poprztykaliśmy. Ale ja to nie krzyczałem, bardziej ona, nauczycielka, to one mają takie głosy. I przykro mi było z tego powodu. Potem na rozmowie właśnie ojca pytam, co i jak, co z tym. A ojciec mówi, że tam, gdzie są kłótnie i krzyki, to ja uciekam. I mówi, uciekaj, jak się kłócicie, to ja uciekam. Ale obieca mi, że co dzień będzie w moim pokoju, tam, gdzie będę mieszkał. No i tutaj mieszkam, więc tu też przychodzi do mnie. Nie widzę go, ale wiem, że jest. I ostatnia myśl.
Mówi się wiele o przypadku losowym, a ojciec Pio powiedział, nie ma przypadków, ale jest też tylko wolna wola. Więc wolną wolą możemy dużo zmieniać i ta wolna wola też nie jest przypadkiem, bo czasami masz pragnienie, chcenie, czegoś tam, coś cię natknęło. To nie jest przypadek, ale jeżeli nie ma przypadków, no bo wszystko jest wolną wolą. Jeżeli coś się złego na świecie dzieje, to ktoś to na ogół wywołuje. Nawet trzęsienia ziemi Rosjanie potrafią wywołać, ojciec Pio nam mówił, że tam się wbijają, odpalają jakieś ładunki i fala, wyliczą tą falę, gdzie to ma uderzyć. Także nie ma takich przypadków za bardzo. Jeśli widzisz przypadek, to dowód na to, że zadziałał Bóg. Bóg ukrywa się za każdą wolną wolą i ją szanuje, będąc samemu wolnym. Dobra, to tyle. Teraz na koniec jeszcze wiersz wam przeczytam, jakiś mój. Dobra, niech będzie mój. Przyjemność z moralności. Taki tytuł kiedyś to już napisałem, dawno temu. To jest taki hymn, rozważanie. Prawdziwy sąd o teraźniejszości wymaga, Panie, dziejowego rozpoznania prawdy, wymaga doskonałej mądrości. Znajdując radość w rozeznaniu naukowo-badawczej nadziei i wierze, znajduje się jednocześnie uświęcenie. Panie, rozmyślność i bogactwo nabiera wtedy twórczego biegu na działającym źródle pokory. Panie, kto zdobył tą miłą naukę poczucia zdrowej moralności, kto zdobył tę miłą drogę świadomości, ku szczęściu powiodą go wszystkie cechy ludzkiego i boskiego rozwoju. A to dlatego, ponieważ taka czysta świadomość wciąż obnosi ze sobą oczekiwania przyszłości, oczekiwania Królestwa Niebieskiego. Inne sytuacje powiązane ze złymi nadziejami przekraczają subtelność duszy. Dlatego nie mogą się spodziewać czegoś nadzwyczajnego. Jedynie montaże duchowych pogłębień utwierdzają rozum w wyższym szczęściu. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Trwajcie na drodze do Boga, do nieba. Pomimo tej burzy, która ciągle jest, a dzisiaj to akurat wieje mocno, więc musimy wszyscy uważać, żeby nas nie przewróciło. Ja po południu tam idę do Majki, tam pomagać, trochę być z nimi. Więc wszyscy muszą uważać. No jest jakieś tam ocieplenie. Trochę tego jest, bo ojciec Pio mówił, że zatrute jest jedzenie, zatrute jest woda i powietrze, więc te wszystkie nurty, jakie fronty, które się tworzą, owszem, to działa cała planeta, ale człowiek się troszeczkę też do tego przyczynia. Minimalnie, jakiś tam niewiele procent, ale też. Bo brudzimy te rzeki. Pamiętacie, jak za komuny wszystko z fabryk szło do rzek. Ryby pływały do góry brzuchami, zatrute to wszystko było. Teraz jest lepiej, ale mimo to morza są też już podtrute. Dużo plastiku. No, całe wszystkie morze praktycznie są pokryte już plastikiem, bo on się rozkłada również pod powierzchnią, taka cieniutka warstewka plastiku, niewidoczna nawet. Więc jest trochę tego zatrucia. Dlatego droga duchowa powoduje, że do władzy dochodzą ludzie szlachetni, dobrzy, myślący, kochający Boga i przyrodę i będą robić wszystko, żeby poprawiać ten klimat. Trzeba. No ale współczesna ekologia to polityka nienawiści i głupoty. To z tym to trzeba skończyć, to trzeba innego podejścia. Dobrze, to trzymajcie się systemu miłości i trwajmy
w miłości do Boga przede wszystkim i później do całego stworzenia. Pa, pa. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci jak. Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dał ojciec Bio. Iskra z Polski to miłość, więc podzielmy się nią. Ufaj, kochany,